Zamiast repusy skrócić na ich z Crusader Kings 2, chyba wcześniej o tym nie mówiłem, że wam się podoba, co chcie łapkę i takie tam pierdoły. I tak, co się tutaj dzieje w tym odcinku? Zmarł ojciec, czyli ten król poprzedni, czyli jego 47 lat, a szkoda, bo stał się już coraz lepszym wojownikiem tutaj. Ale dostał takie severely injured, później one-handed. No i takie średnio tu było, tak niefajnie się zaczęło, no i umarł. Każdemu zdarza się kiedyś umrzeć, prawda? No raczej tak. Niestety chyba sojusze się pokończyły. Tak, sojusze się pokończyły. Unmarried heir. Czemu heirem jest ten Eleki Yenofi? To jest... Parents. Nie wiadomo matki. Lol. Więc tak. Czemu on w ogóle został jakiś los? Jest tutaj głosowanie? A Kiwie, dobra, nie wiem, że onego będzie tutaj działać dziedziczenie, może chyba chodzi o najstarszego. A czekajcie, bo tutaj los przecież powinno być napisane. Hungarian Khanat. Kurać, powinno być Agnatic Nomad Succession, czy będzie najstarszy dziedziczy wszystko. Na tym to polega. Więc tak, era z Kurtierow Kazaria. Masz jakąś córkę, masz. Aran Betioral. Okej, okay, żeby mieć pewność, że będzie jakiś sojusz z nadzieją. Czy, kurwa, no na Greshen będzie na stówę. Tak. I chcę sobie na stówę zapewnić brak wojen od południa. Akurat mam córkę, ale jest wolna. Operuj wasalizację. Dobrze, wielcy Węgrzy, poddajemy się. Aranż Betoral. Cyk. Ty jesteś Omortak. Tak, cyk. Ach, szkoda. A może jakiś Alliance pójdzie? W tym momencie. Aha, podbiłem sobie sąd w międzyczasie. I to w sumie tyle. Upaliłem wszystkie miasta, które tam były. I sobie podbiłem tą prowincję. Wygra Węgrami, zorientowałem się, że musi być w pizdu dynamiczna. A oni przydali, oni chcą ta jakiś sita w liżu. Może mają chyba za stówę już na maksa. Za to, że stworzyłem tych przydupasów. Ten gift. Ile? Wyjebało ci ziomek? A nie, w ogóle cancel. Ciekawe. A ty jesteś steward, więc... Ciebie dam, ty jesteś dobry w... Tutaj ty też masz. Tak, okej, to ty pójdziesz tutaj. A ty pójdziesz tutaj. Trzeba poprawić relacje z tym ziomkiem, żeby te, tutaj na stówę. Żeby na stówę zrobić sojusz. Jesteśmy zabezpieczeni od tej strony, czyli możemy tu się rozrastać, jak nam się podoba. Przyjemna jest ta gra, chyba że coś się znowu spieprzy. Najgorsze są to, jak ci wybuchają. Kurwa, nie wiem, co za dzieciaki się już rodzą w ogóle. Cancel i discontent, a w ogóle dwóch advisorów mogę zrobić. Weźmy tych oczywiście, którzy mają najlepszą opinię, że mi cancel tutaj dobustowali. Tyk, spal. Ty tutaj, nie wiem żadnego pojęcia kim oni są, więc tutaj, że to są ci Hanowie i tak dalej. Ale mam bardzo dobrych dowódców, na początku pamiętam, miałem... No dupy. Że poprzedniej grze to szkoda gadać, jak oni wyglądali. Więc tak. Unmarried heir. Bolgar. Tutaj jest Bolgar, ale nie chcę Bolgaru na stówę. Tylko i spermu wolał. Spermy. Macie tam kogoś tam do rozmnażania, na przykład o takie tam zabawy. Powiedzcie, że tak. Nie wstydź się, no dawaj. Dawaj. Jesteśmy w wojnie, okej. Okay. Podczas wojny, no to później się tym zajmę. Tutaj nie mogę tej wojny wypowiedzieć. Pójdę na Severię teraz, Declare War. Nie chcę mieć dużo granic, żeby moje państwo ładnie wyglądało, na razie. Gdyż, kurwa, no, gra jest przyjemna, mi się podoba. Nie o co się spieszyć, prestiż zostaje.
Manpower non stop na zero jadę, nie mogę zorganizować sobie manpowera. Ktoś się we mnie wbił, dostał w pierdziel. Ktoś próbował się we mnie wbić, dostał w pierdziel. Cyk, zajęta prowincja, o którą się biją. Ich stolica przy okazji. Kurde, chciałem go w chuja zrobić. Okej, bijemy się. Cruel. A stałeś się cruel. 30 prestiżu jeszcze do tego. Świetnie. A jacyś merczaci się po... Eunucha dostaje. Cudownie. Eunuch jest dobry w zarządzaniu. Ładnie rozbiłem gościa. Armię. Tak. Oczywiście można tutaj grać na dwa sposoby. Raz ten, który ja robię teraz. Podbijacie. Pillage. Tyk. Dwa to jest ten, który wam za sekundę pokażę. Ten sposób. Inspiring leader, siege leader. Siege się przyda. Bitwę wygramy jak cholera. Już perm skończyliśmy wojnę? Tak. Jak nie masz dzieci. A masz rodzeństwo, okej. Okay. Lecę. Duże państwo. Co to jest za frakcja, bo nie patrzyłem. 50%. Trzeba mikrofon cały oplułem. Ja to mam wpieprzyć, ludzie. Co wy sobie myślicie? Wy co, będziecie się buntować? Mi? Jaki pierdół. Czy wy wiecie, ile mam ludzi? Wiecie, jaką mam armię? Moja horda was gwałci teraz. Ja, to ja was stworzyłem w ogóle. Ja was, kurwa, stworzyłem. A wy tak mi się buntujecie. Jest porobieni. Bardzo przyjemnie się gra tą hordą. Bardzo przyjemnie. Kurde mol. Złup. Nie, też złupione. Nie na co stać. A tutaj nawet aż wyszturmuje. Bez problemu. Pieniążki lecą do skarbca jak porąbane. U, kurde macie, chciałem właśnie zaatakować ich tutaj. Ten musiał z Prutenią cało walczyć. Prutenia jednak ma trochę ludzi. No dawaj, zaatakujcie mnie. Proszę bardzo. Nie? Nie? To może ja was zaatakuję. Co wy na to? O Władimira Wolińskiego. Władimir Putin. Władimir Putin. Content. Jestem content sytuacji. Cyk. A tak poza tym, to ja was tutaj więżę, tak? Gaduję troszkę, że zaniedbałem to, że wy potrzebujecie terenów. To jest właśnie główny moment, główny powód waszego buntu. Będę dobry i was wypuszczę, rozumiemy się? To jest ostatni moment mojego bycia miłym. Jeszcze raz mi takie coś zrobicie, to będzie takie zaoranie was. Tak was wejdę wtedy. Tak wejdę. Tak. Tak. Kurde mać, nie trafiłem. A ty dostaniesz sobie Czernichów. To ty na to. Bo jeżeli plany nie posiadają terenów, to się obrażają.
Idziemy na Hunta. Depressed. Nie wiem, nie czytam do końca już tych eventów, dopóki oni ale nie mają zamiaru zmienić mojego państwa. To jest dobrze. Te eventy. A zupię tą prowincję. I to tam nie przeszkadza. Już koniec, tak. Zajmę jeszcze tą prowincję. Jest seta. Wladimir zajęty. Dodać moje tereny. Co jest, to się nie zbugowało, czy jak? Nie mów się, że tak będzie wiecznie bugować. To jest troszkę denerwujące. Steward. Ja jestem moim stewardem, a ty czy plainem? No właśnie, mogę spalić tutaj miasto. I search. Mogę stworzyć title. I z długo, dla coś czego nie potrzebuję praktycznie. Poor children lacking education. No to powinienem was edukować. Rozcięcie nam pośledzone gówno. Zdarza się. Ty widzę, że tutaj dobrze idziesz. Zarządzanie to kontynuujmy. Ty dobra marsz. Ja ale pójdę w dyplomatyczną edukację dla ciebie. Bulgarian Revolt. Całkiem niezła. O kurwa, po chuj to wziąłem. Teraz oni na mnie pójdą. Monthly Prestige przez 10 lat, albo Prestige natychmiastowy. Wolę Monthly. Ja nawet nie wiem, czy dla mnie to było, czy nie. Declare War. Idziemy na Lübeck. Lübeck. Cyk. Ja najpierw pójdę... Opinia, świetnie. Kurde mać, ktoś mnie przebił. A zyskuję Brave. No zaatakujcie mnie, proszę bardzo. Atakujcie, bijcie wszystkim co macie, wszystkim. Bijcie Polaka, papieża. Charismatic negotiator. Wyjdź, zawróć jeszcze raz, by oblegać. Teraz jest właśnie osłabiona. Tego się spodziewałem. Idź sobie. Ja zostałem zaatakowany? Nie atakowali. Kurde, i część jakoś bije. Brat dorósł. A nie, to może być najstarszy dorosły członek rodziny, albo że syn musi być dorosły. To nie mogą dzieci rządzić ordami, to pamiętam. Europy. Kazario, ja mam sojusz, tak? Nie mam sojuszu. A to się przyda, że zapewnić ci, że nie dają żadnych wojen z Kazarią. A to nic nie daje, świetnie. Ale dawaj, leć tam. Wychać jakoś nieletnią. Dawaj, chcę się bić, ja chcę się bić. Fuzji. Dostajesz fusy. Chcę się bić. Ole, dostoli. 1800 ludu padło im. Tak pięknie to siadło. O mojego brata. Nie, Kana umiera. Bulgarian Revolt, okej. Paruj pokój, biorę to. Palę oczywiście tą prowincję. Trzeba sprawdzić, ile te klany potrzebują chcą prowincji. Jedną. O, ty dostaniesz prowincję, Grand Title. Lübeck.
Oni chyba dadzą radę, wierzę w was, Bułgarian. Duzi, duże chłopcy jesteście, duże, porządne, silne chłopy. Czy tutaj nie? Nie zgodzą się. Czyli zgodzą. Nie, czy nie mają wyboru, jeżeli wypowiem im wojnę. A chodzi mi ogólnie o to. Żebym dostał minusy. Ogromne. Taki tam wpierdziel poszedł. Jeden, drugi. Zajęcie stolicy. Koniec wojny. Szybkie, proste i na temat. Chcecie nadal jedną prowincję? Chcecie jedną prowincję? No to tobie zaoferuję. Spal. Teren. A zrobiliście działa ta mechanika, mi się bardzo podoba ogólnie. Ładne duże magiary są. Państwo się nie rozpada przy pokoju. Powiem Prusakom wojnę. Kupię sobie tą prowincję. I powiedział, zaatakuj ich tutaj. Poczekam, dam im tutaj nadzieję. Że coś się zbiorą, że dadzą radę. Wezmę to na klatę. Okej. Dwukrotna przewaga ich liczebna. Pamiętam, jak grałem Polską, jeszcze tam pierwsza seria z Azteka dwójki Polską, co wtedy zreformowałem Słowiaństwo rzeczywiście. Ale Saksonia urosła. Jak Francja się... Co się dzieje? CK2 jest fajne, bo jest o wiele bardziej randomowe niż Europa. Wracając do tego, zreformowałem tam chrześcijaństwo, nie, Słowiaństwo. W mojej grze. I zaatakowałem kilkukrotną przewagą hordę, gdyż już praktycznie... Kurwa, muszę się tutaj poprawić na krześle, bo już zjeżdżam z niego. Ale praktycznie nie miałem już prawie kogo bić, tak porządnie. Tylko sobie gdzieś siadłem tu na wschód, tu na zachód troszkę czasami. No i tak samo się pójdę na Morze Czarne. Dostałem takich pierdol i właśnie się dziwiłem jak. Oni są tacy OP. Tyle do grobu zabierają tutaj ludzi. Kim wy jesteście? A, moimi siostrami, okej. Dam was za mąż tutaj. Okej. Dali wpierdziel. Znowu się wbijają. Znowu dostaję. Nie chcę tracić ludzi, szczerze mówiąc, dlatego wezmę pokój w tym momencie. Nie ma co tracić, oni są daleko, więc zanim się znowu spotkamy, to w sumie Grodno nas tylko oddziela. One title can be usurped, ale tego nie potrzebuję. Grand Land title, sąd dostaniesz. Ale ta gra jest przyjemna dla mnie. Tak szybko się rozrastać. W okazji przy śmierci naszego władcy chyba nic nie tracimy. Czy państwo się nie dzieli na 15 części? To jest równie przyjemne. 90. A ty teraz możesz. No to już do Grodna zaraz dojdziemy. Może Mińsk wziąć? W sumie to samo. Idę na Mińsk. Lecimy, kurwa, tutaj. Wonderful. Tutaj się jakieś inne armie biją. Mi to się tam podoba, że mój rywal traci wojsko z bitwy ze mną. To oferuj pokój, biorą Mińsk. Plądruję go.
Cavalry. Jeszcze uzbieram to cavalry. Ale coś innego mogę. Tak, mogę tutaj zbustować. Popular cast customs. Mamy tolerancję, niech będzie. Chociaż chyba wszystko, co zajmuje, na Tengri się zmienia, tak? Bo palę wszystko i praktycznie nic tam nie zostaje. I w ten sposób Tengrystami oni zostają. Ogólnie ludności mogę mieć 30 parę tysięcy. Ten parę również. Szary, to jest przyjazna, kurwa. Nie jest przyjazna, przyjemna mechanika. Declare war. Na nowy ogród. Aż się może troszkę nudna zdawać. Tak wchodzimy. Zajmuję. Pójdziesz tutaj. Zajmę. Oferuj pokój. Mogę se lecieć lewo, prawo, góra, dół. Mam co prawda na razie kilka państw tylko do bicia. Chyba cztery. Którymi granicę mogę bić. Nie licząc Bułgarii, oczywiście i Khazarii. Jednak z takimi kolasami to... panie. Znać swoje granice. Przynajmniej na razie. Na razie, dobrze powiedziane. Grand Title, Nowogród, żeby to ładnie wyglądało. Nie Władimir Wołyński, Nowogród. Czy was mogę zaatakować? Mamy trusa do 92. Z nami trusa mamy do 90. Trusa mam do... Ale zaraz do Bałtyku dojdę tymi Węgrami. To jest tak. Raz. Dwa. Trzy prowincje, jak się uprzeć. Dwie. Raz, dwa. Jestem w Bałtyku. Center hold. Eksperymentowanie dam. Kup najpierw Grodno, gdyż oni nie mają wojsk, nie mają jak się bronić. Ale ładnie hajs leci. Tłupienia. 267. Takie niedokreślone. Ale tyloma dzieciakami musi się zajmować. Dlatego kuźwa te... Dlatego te... Jak to się nazywa? Konkubiny są rzadko opłacalne. Brave. Zyskuję Brave. Chyba ja. Nie mam pojęcia, ale jestem do dupy dowódcą. Ale trzymam najsilniejsze państwo na świecie możliwe w ryzach. Frankowie by mi nie dali rady możliwe. Takie tam sobie rozwaliłem ich armię. Bez nudów. Manpower chyba nadgoniłem, tak, mam całą możliwą manpower. Teraz wam to wytłumaczę, jak to wygląda. Nie mam wam jak tylko pokazać. Macie u góry manpower, tym co najechałem teraz. Macie manpower i race manpower. Czyli nie mogę mieć więcej race manpower niż manpower, bo wtedy ludzi brakuje. A na maksa też się nie opłaca brać, ponieważ nie będzie zapasów. Czy opłaca się brać, jeżeli duże bitwy toczycie? Tu się wolno lutuje. Ale Kraków się zlutuje. Nie, ja się z tym Bułgarian Revolt ponoć tłuczę. Mogą się ożenić, świetnie. Wyjść za mąż, być razem. Ja się cieszę, nie wiem jak wy. Ale to jest też przyjemne. Wchodzicie, bierzecie tu Luther. Upicie prowincję, niszcząc jej defensywę. I w tym momencie akurat spieprzam. Przyszli wojskiem. Większym od mojego, a to jest... Nie, to jest zwykłe wojsko, ej, to ja je gwałcę. To było zwykłe wojsko, 3000 ludzi u nich padło.
Chciałem je jak Trynkiewicz dzieci w tym. Nie w przedszkolu. W przedszkolu, w piaskownicy, wszędzie. Na jaki tylko pomysł padniecie. A przy okazji zarobię na tej wojnie. Mogę powiedzieć, mi się trusy pokończą na spokojnie. Bułgarian Revolt. Okej, dawaj. Jakiś ziomek się opieprza. Zostaniesz marszałkiem. Okej, spokojnie. Idziemy się bić, patrz, pa, pa, pa. Kurwa, spieprzyli. Złapie ich w Opolu? Złapie ich w Opolu, perfekt. Bitwa pod Opolem. Gwałt na ludziach. Ach, choć mogę tu kawalerię upgrade'ować? Nie mogę. Troszkę potrzebuję. Ale rzeczywiście gwałt poszedł całkiem niezły. Mi się tam podobał. Nie wiem, im chyba nie. Ale mi tak. I to bardzo nawet. On będzie experimentali albo siege leader. Siege leader jest zarąbisty zawsze. Bring back the spoils to me and we will divide them between us. Ludzkie populacje, hajs. Port swarms into trend. A, czyli mogę. Zniszczyłem coś tutaj, zdupiłem, wziąłem ludzi, wiasyr i takie tam, zabawy. Stają się rywalami, okej. To tam nie przeszkadza. Cyk, cyk, żeby ta prowincja się unormaliła. Unormalizowała. Ej, do dupy jest ta loszka. No, w sumie jak do dupy to nie najgorzej. Sandomierz se wezmę. Ale także ładnie tej granicami to szło. Co się stało? Uzurpowali coś. No i chyba się powiększyłem. Nie wiem w jakim stopniu. A w jaki sposób. Może oni sami własną wojnę powiedzieli i zajęli coś. No fajnie było. A, kurna mać. Start of Viking Age. A gdzie wy sobie poszliście? Już Cesarstwo Karpatii utworzyli? Wow! A mam jakiś kingdom? Coś? Gdzieś? Jak? Rutenia mam najwięcej chyba. Tak, Kingdom of Rutenia. Ale ja chciałem stworzyć Wungary, tylko nie wiem jak stworzyć Wungary. Jest Awaria, jest Wallachia. Ale Hungary to nie mam pojęcia jak stworzyć. Dobra, na razie Ruteni nie stworzę. Poczytam sobie o tym między odcinkami, które zaraz skończymy. Skończę wojnę z Lesser Poland, czyli Małopolską. I wtedy poczytam właśnie o tym. Skillet Tactician, Grooming Air, a dzieciak dorósł. Daj mi to. Jest ta ich armia. Kurwa, macie czegoś nie akceptowałem. Aha, będzie mariażu. Często Matylda by cruel. Bądź cruel, jak chcesz. Laszka. Jest ich wojsko. Ja przez rzekę przejdę, żeby ich zaatakować. Tutaj ktoś idzie. To nie było aż takie leciutkie jak, raczej szybkie jak poprzednio, ale udało się. Alas, choroba mnie złapała. Okej, to ja myślę tak.
Zaczynam w kolejnym odcinku z Korsarkiem z Wiki. Ja poczynam jak stworzyć Węgrów tutaj. Magiar ładnie wygląda. Staram się właśnie, żeby ładnie granice równo utrzymywać. Do zobaczenia, cześć, pa.